No to kochani, dzisiaj taka bardzo, bardzo szybka nabijka. Takie mam pytanie do Was. Ile razy miałeś taką sytuację w życiu, że chciałeś coś zmienić, a nie wychodziło? Ile razy miałeś tak, że wychodziłeś z czymś ze spowiedzi i dalej to robiłeś? Ile razy? Ile razy chcemy w sobie coś zmieniać i ile razy nam nie wychodzi? Rzecz o nawróceniu. Słyszymy dzisiaj w Księdze Ozeasza. Nawróć się, Izraelu, do Pana Twojego Boga, bo upadłeś przez Twoją własną winę. Jakoś to mnie, kochani, poruszyło i kierunek nawrócenia. Bo zobaczcie, że my często mamy tak w naszych głowach, w tych naszych łepetynach, mamy tak, że bardzo chcemy się zmienić, a nam po prostu nie wychodzi i nas to frustruje, złości, wścieka i nam to po prostu odbiera jakiekolwiek pokłady energii. Jest tak. Myślę, że niejednokrotnie się zdarza. I kochani, często jest tak, że my tak chcemy po swojemu się przemienić. Po swojemu chcemy się nawrócić. I jakoś tak nam często to nie wychodzi. A wydaje mi się, że kluczem w nawróceniu jest kwestia tego, o czym jest dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia mówi o najważniejszym przykazaniu, czyli będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Czyli rzecz tyczy miłości. Wiecie, Żydzi mieli 613 różnych przepisów, nakazów i zakazów. 613. Prawo. To prawo ich po prostu zniewalało. Jeżeli ja patrzę na przykazania tylko właśnie pod kątem takiego prawa, że muszę to wypełniać, a tego nie mogę wypełniać, to słabo. To kiepsko. To bez polotu. Wiecie, tu chodzi o coś takiego, że żeby żyć, żeby mieć takie doświadczenie wolności, żeby mieć doświadczenie pełni do tego potrzebne, jest to, o czym mówi Ewangelia, czyli miłość. I kochani, wczoraj, świeża bułeczka, wczoraj, dzisiaj, nawet dzisiaj, była taka sytuacja, że pewna osoba przyszła też do mnie, rozmawiała ze mną i wczoraj doświadczyła niesamowitego pokoju na modlitwie. Była taka modlitwa, która bardzo ją poruszyła, a była taka roztargniona, coś tam takiego się po prostu podziało i miała taki totalny niepokój serca, ale w trakcie modlitwy naszej właśnie uzdrowienia doświadczyła bardzo wielkiego pokoju serca. Tak ją Pan Bóg wypełnił i co się wydarzyło? I przyszła z tym po prostu do Pana Boga, żeby w niej się to zmieniło. Czyli ona doświadczyła miłości i przez doświadczenie miłości to ją prowadzi do tego, żeby zmienić postępowanie. I myślę, że to jest klucz. Więc jeżeli chcesz w sobie coś zmienić, to pięknie jest, kiedy na początku sobie uświadomimy, że jesteśmy kochani. Że jesteśmy kochani przez Pana Boga. Kochani, to, że ja poszedłem do spowiedzi generalnej, czyli do spowiedzi z całego mojego życia, gdzie wpisałem jedną kartkę 4, drugą kartkę 4, gdzie zajęło mi to 2 popołudnia, było wynikiem tego, że ja doświadczyłem miłości. Że doświadczyłem tego, że jestem przez Boga kochany bardzo bezinteresownie, że jestem kochany bardzo mocno, że przeżyłem to na własnej skórze. I dzięki temu to spowodowało, że mówię: Panie Boże, ja chcę zrzucić z siebie te śmieci, ten ciężar, ten balast, te błoto. Chcę przyjść do Ciebie i Tobie to wszystko oddać. Kochani, i to było tak niesamowite, że naprawdę Pan Bóg ze mnie to zrzucił i to zabrał. Czyli w nawróceniu ważne jest serducho. Czyli, że na początku doświadczam miłości Pana Boga i to doświadczenie miłości Pana Boga, Jego bliskości, Jego działania prowadzi mnie do tego, że ja chcę się zmienić. I jak właśnie idę z tym do Pana Boga, to naprawdę doświadczam bardzo często łaski i coś się po prostu we mnie zmienia. Kochani, i myślę, że to jest clue. To jest klucz właśnie do tego, żeby się przemienić. Czyli właśnie doświadczenie miłości. Więc kiedy chcesz w sobie coś zmieniać, to wołaj Ducha Świętego. To wołaj Ducha Świętego o doświadczenie miłości. To wołaj do Pana Boga, abyś naprawdę mogła doświadczyć tego, jak On jest niesamowity, jaki jest bliski, jak bardzo Cię kocha. A zobaczysz, że nawrócenie będzie tak właściwie następstwem. Będzie konsekwencją. Konsekwencją doświadczenia miłości. Tego, że jesteś bardzo kochany. Bardzo kochana przez Niego. Tego, że On płaci Twój dług. I kiedy masz tego świadomość, kiedy tego doświadczasz, to mówisz: wow, wow. I wówczas w Tobie się coś zmienia. Więc poprośmy teraz właśnie Ducha Świętego, aby On wstępował, aby dotykał Twojego serca, aby dawał Ci doświadczenie tego, że jesteś kochany.
Przyjdź, Duchu Święty, właśnie w mocy swojej, przyjdź, Duchu Święty, z doświadczeniem miłości. Ja modlę się za każdą osobę, która teraz tego słucha i wołam o to, żebyś skruszył serce, żebyś przyszedł z taką łaską przemiany, żebyś, Panie, dotknął i przeprowadził właśnie przez to doświadczenie. Przyjdź, Panie, bo chcemy być coraz bliżej Ciebie. Przyjdź, Panie, i nas dotykaj. Niech dobry Bóg Was otula. Trzymajcie się, kochani, mocno. Pozdrawiam.